Cześć, w tej praktycznej lekcji poznasz podstawy gry palcami, czyli jak poprawnie ułożyć prawą dłoń, jak wygląda dobry schemat pracy palców, który zagwarantuje dobre brzmienie oraz jaką funkcję pełni każdy palec. Jeśli grasz już palcami, to sprawdź, czy nie masz złych nawyków, które mogą blokować rozwój techniki. Będziemy uczyć się techniki charakterystycznej dla stylu fingerstyle i musisz wiedzieć, że technika fingerstyle odrobinę różni się od techniki na gitarze klasycznej. Tutaj mam konkretnie na myśli opalcowanie prawej ręki. Więc jeśli jesteś po szkole muzycznej lub uczysz się klasycznie, to pewnie będzie trzeba się odrobinę przestawić i budować nowe nawyki. Zaufaj mi, taki wysiłek na pewno zaprocentuje i otworzy nowe możliwości. To tyle wprowadzenia, przechodzimy teraz do praktyki. Zaczynamy od poprawnej pozycji prawej ręki. Oprzyj przedramię prawej ręki na korpusie gitary i palce wypadają mniej więcej na końcu otworu rezonansowego lub troszkę wcześniej. I tutaj jest ważne, żeby nie czuć napięcia w palcach, w nadgarstku, w łokciu i w barku. Czyli ta pozycja musi być dla Ciebie zupełnie naturalna. I kolejny ważny element. Pamiętaj, żeby palce były zaokrąglone w literkę C. Czyli nie chcemy, żeby palce były wyprostowane i nie chcemy nerwowo zwijać palców w pięść. Ta pozycja ma mniej więcej tak wyglądać. I przypominam, że palce są luźne. I po znalezieniu odpowiedniej pozycji przyporządkowujemy palce do strun. Kciuk wysuwamy odrobinę przed palec wskazujący lub ewentualnie utrzymujemy go na linii z palcem wskazującym, ale ta pozycja jest lepsza. Kciuk umieszczamy na strunie basowej E, palec wskazujący na strunie G, palec środkowy na strunie B i palec serdeczny na strunie wiolinowej E. Ważna informacja, mały palec nie będzie uczestniczyć w grze na gitarze. Możesz trzymać go w powietrzu lub oprzeć na płycie wierzchniej gitary czy na płytce. Właśnie w taki sposób. Kilka słów o podziale pracy. Każdy palec pełni konkretną funkcję. Zacznijmy od omówienia kciuka. Kciuk w większości sytuacji będzie odpowiedzialny za struny basowe E, A, D. I warto również wiedzieć, że czasami kciuk zagra w niektórych akordach i w niektórych zagrywkach również strunę G. Zobacz przykład. Mamy akord D-dur i tutaj kciuk również schodzi do struny G. Palce wskazujący, środkowy i serdeczny wykorzystujemy do grania dźwięków akordów. Możemy zagrać na przykład w akordzie kilka strun jednocześnie lub zagrać arpeggio w taki sposób. Jeżeli chodzi o granie dźwięków melodii, to tutaj najbardziej będzie aktywny drugi palec, czyli palec środkowy najczęściej będzie grać dźwięki melodii w utworach fingerstyle. Ważna informacja, jeżeli gram kilka dźwięków melodii w wolnym tempie, to mogę cały czas używać palca drugiego, na przykład zagrać w taki sposób. Jak melodia ma być zagrana szybko, to mogę wtedy do gry dołączyć palec wskazujący, czyli wtedy pierwszy dźwięk zagram palcem drugim, drugi dźwięk zagram palcem wskazującym i trzeci dźwięk zagram ponownie palcem drugim. Zagram teraz te dźwięki połączone ze sobą w szybszym tempie. Sprawdźmy jeszcze jedną sytuację. Jeżeli pierwszy dźwięk melodii wypada na przykład na strunie E, a drugi dźwięk melodii na strunie B, to jak melodia jest wolna, to mogę zagrać te dwa dźwięki melodii palcem drugim, czyli w taki sposób. Jak melodia musi być zagrana szybko, to wtedy pierwszy dźwięk na strunie E zagram palcem drugim, a dźwięk na strunie B zagram palcem wskazującym. Zagram to w szybkim tempie. Zwróć jeszcze uwagę na jeden detal. Jak gram melodię, to mały palec trzymam na płycie wierzchniej gitary, na płytce maskującej. I to jest moje oparcie. Oparcie daje mi stabilizację. Czyli jeszcze raz to zagram, trzymam palec. Wiem, że część gitarzystów trzyma ręką w powietrzu. Ja natomiast gram w taki sposób jak Tommy Emmanuel, czyli gram z podparciem. Jeśli zastanawiasz się, którym palcem grać pojedynczy dźwięk melodii w utworze fingerstyle, to zawsze pierwszym wyborem będzie palec środkowy. Palec serdeczny raczej nie gra dźwięków melodii. Używamy go najczęściej w akompaniamencie akordowym. Zobacz przykład. Jeżeli w akordzie gramy kilka strun jednocześnie lub jest to arpeggio, no to właśnie tutaj będzie aktywny palec serdeczny. Oczywiście czasem te schematy mogą ulec modyfikacji. Wszystko zależy od tego, jaki gramy utwór i w jakim stylu. To, co Ci pokazałem, jest bardzo dobrą bazą. W ten sposób gra na przykład jeden z najlepszych gitarzystów fingerstyle na świecie,
Tommy Emanuel. Kilka słów o tym, w jaki sposób palec atakuje strunę. Pamiętaj, że w tym kursie skoncentrujemy się na technice gry opuszkami bez udziału paznokcia. Jeśli w tym momencie masz zbyt długie paznokcie, to przytnij je do odpowiedniego poziomu. Nie chcemy, żeby długie paznokcie przeszkadzały nam w grze. Przejdźmy teraz do omówienia ruchu palca. Pamiętaj, że palec musi być zaokrąglony w literką C, czyli ustawiamy go w taki sposób. I teraz przed atakiem lekko dociskamy opuszek do struny. Jest bardzo ważne, żeby atak wykonać z drugiego paliczka, czyli z tego miejsca. Gramy dźwięk i palec po zagraniu dźwięku chowa nam się do środka dłoni. Zrobię to jeszcze raz bardzo wolno. Pamiętaj, że atak również możesz wykonać z podpartym małym palcem, czyli przyklejam mały palec, to jest moja stabilizacja i gram. Jest bardzo ważne, żeby nie grać w taki sposób. Czyli nie chcemy wykonywać ataku na przykład z pierwszego paliczka i nie chcemy, żeby w ataku uczestniczył nadgarstek. Nie wyciągamy nadgarstka do góry. Pamiętaj o tym, że dłoń musi mieć stabilną, naturalną pozycję, czyli gramy tylko samym palcem. Nie chcemy, żeby w tym procesie uczestniczył nadgarstek oraz przedramię. Zobacz jeszcze, w jaki sposób pracuje kciuk. Pamiętaj o tym, że kciuk jest wyprostowany. Trzymamy go odrobinę przed palcem wskazującym. I ważna informacja. Po ataku nie chowamy kciuka do środka dłoni. Jest to zły nawyk. Czyli po ataku kciuk nadal znajduje się przed palcem wskazującym. Ewentualnie na poziomie palca wskazującego. I kolejna ważna informacja. Przed atakiem i po ataku trzymaj kciuk jak najbliżej strun. Czyli nie chcemy takiej sytuacji, że kciuk odlatuje nam do góry, dlatego że wtedy tracimy czas i trudno będzie nam grać poprawnie, rytmicznie i zbudować dobrą technikę gry.